Witaj w InTest TV. Dzisiaj testujemy przystawkę do komputera z pakietem gier Stone. Zapraszam do obejrzenia testu. InTest TV. Charakterystyka, budowa i parametry techniczne. Całość ma nauczyć nas osiągać lepszą koncentrację uwagi, pomóc zebrać rozbiegane myśli, osiągnąć stan flow, takiego skoncentrowanego skupienia. W zestawie jest również trening głębokiej relaksacji. Czujnik monitoruje pracę serca i to jest analizowane przez program i zamieniane na gry tak, aby lepiej uświadomić nam, jak nasze myśli i emocje na nas wpływają. Dzięki pomiarowi elektronicznemu dostajemy informacje o nawet bardzo małych zmianach w pracy naszego ciała. Przez taki kilkuminutowy trening mamy osiągać lepszy balans ciała i umysłu. Urządzenie do pracy wymaga komputera lub tabletu z systemem Windows. Może to być obecnie najpopularniejszy Windows 10, Windows 8, 7 albo nawet Vista. Występuje w wersji Pro i Home. Urządzenie wersji Pro jest identyczne jak w wersji Home. Różnica jest w dołączonym oprogramowaniu. W wersji Home liczba użytkowników ograniczona jest do 3. Wersja Pro ma możliwość dodawania dowolnej ilości użytkowników oraz posiada bardziej rozbudowane statystyki wyświetlane w czasie gry. Statystyki na żywo przydają się, gdy korzystamy z pomocy specjalisty, psychologa, coacha, trenera. Wtedy w jednym oknie można wyświetlić grę, a w drugim statystyki. Natomiast do użytku domowego wystarcza wersja Home. I właśnie wersja Home będziemy dziś testować. Zacznijmy od urządzenia Stone. Urządzenie posiada chowany wtyk USB. Otwieramy go naciskając na końcu urządzenia. Z jakiegoś powodu ten wtyk nie pasuje do gniazdka w moim laptopie, ale dołączony krótki przedłużacz załatwia sprawę. Jeden koniec przedłużacza łączymy z urządzeniem, a drugi wkładamy do dowolnego gniazda USB w komputerze. Dzięki użyciu przedłużacza można też wygodnie ułożyć urządzenie tak, aby obserwować lampkę czujnika. Z drugiej strony urządzenia mamy gniazdko na czujnik. Wtyk czujnika wchodzi dosyć ciężko do urządzenia, dlatego trzeba się upewnić, że jest wsadzony do końca. Po podłączeniu całego zestawu klips zakładamy na ucho lub na palec. Test produktu, funkcje i użytkowanie. Natomiast po założeniu, bez konieczności włączania programu, dostajemy informację, czy wszystko jest prawidłowo podłączone. Zamontowana na urządzeniu lampka powinna migać w rytm naszego bicia serca. Ja nie mam doświadczenia w zakładaniu sobie czegoś na ucho, dlatego przy pierwszej próbie zakładałem tylko część klipsa na uchu i lampka nie migała. Ważne, aby klips założyć w taki sposób, aby jego okrągła część cała była na uchu. Jak lampka miga regularnie, urządzenie prawidłowo może odczytać pracę serca. Producent udostępnia wideo instrukcję, jak sobie poradzić z podłączeniem, więc myślę, że w razie problemów można zobaczyć i każdy sobie poradzi. Teraz włączamy program. W pakiecie są 4 gry. Natychmiastowa relaksacja, energia wewnętrzna, oczyszczanie umysłu i mind control. Do każdej z gier poza opisem jest lektor audio prowadzący całe ćwiczenie czy też grę. Instant relaxation. Natychmiastową relaksację bardziej niż grą nazwałbym ćwiczeniem. Należy oddychać zgodnie z tym, co pokazuje niebieska linia na ekranie. Jeśli linia niebieska wznosi się do góry, należy brać wdech. Jak opada, wydech. Punkty pokazuje linia zielona. Kiedy uda się podążyć za niebieską linią kilka razy, powstanie taka fala i faktycznie czuję uspokojenie i stabilność. Po każdej grze jest podsumowanie z ilością zdobytych punktów i kalendarzem rozpisanym na kilka dni. Inner Energy, czyli energia wewnętrzna, jest ciekawsza graficznie, należy spalić świecę. Podążając za wskazówkami przewodnika audio, przenosimy skupienie na chwili tu i teraz. Jest to pewien rodzaj medytacji, trochę trening w filozofii mindfulness. Razem ze wzrostem skupienia wzrasta płomień świecy i świeczka się szybciej spala. Następna gra Crystal Clear. Kryształowa czystość. To rodzaj medytacji z prowadzeniem słownym. Oczyszczanie umysłu ze zbędnych myśli. Całkiem odświeżające doświadczenie. Mind Control to bardziej zabawa i akcja. Autkiem steruje się strzałkami na klawiaturze.
Jeśli się denerwujesz, autko jedzie wolniej i w jezdni pojawiają się dziury. Trudno naraz skupiać się na kierowaniu autem i wyciszaniu umysłu. Z pewnością jest to najbardziej wymagająca gra z tego zestawu. Należy wykonywać czynności mechaniczne sterując pojazdem, jednocześnie uspokajając umysł. Jak dla mnie to raczej test zdobytych umiejętności z pozostałych gier treningowych. Podsumowanie. Zalety i wady produktu. Trudno jest określić po kilku testowych sesjach, czy urządzenie daje długotrwałe efekty, o jakich mówi producent, ale z pewnością to działa. Zmieniając stan emocji, zmieniamy to, co się dzieje na ekranie. Mi najbardziej do gustu przypadło proste ćwiczenie z głębokim oddychaniem. Myślę, że po kilkunastu treningach będę w stanie bez problemu to ćwiczenie sobie wykonywać perfekcyjnie, aby się natychmiast uspokoić, jeśli miałbym jakąś sytuację stresową. Oczywiście do oddychania nie potrzebuję żadnych czujników. Widzę jednak wartość w tym, że ten program daje mi informacje zwrotne z mojego ciała i pomaga mi dopracować to ćwiczenie na samym sobie. Więc po serii ćwiczeń będę miał wytrenowaną umiejętność. Nie muszę się zastanawiać, czy dobrze myślę, bo program mi cały czas wyświetla i na bieżąco podpowiada. Ta informacja na bieżąco to jest właśnie największa korzyść tego urządzenia. Próbując jakichś ćwiczeń relaksacyjnych czy medytacyjnych, nie wiadomo, czy to, co się robi, działa. Czy to już? Czy jeszcze trochę? A tutaj po prostu nam się wyświetla na ekranie. Zakończenie, ogólna ocena produktu. Podsumowując. Ciekawe urządzenie dla każdego miłośnika gadżetów komputerowych, chcącego zadbać o swój rozwój osobisty. Poobserwować, jak reaguje twoje ciało, gdy myślisz o różnych rzeczach. Poznać i opanować kilka metod na stres i skupienie, grając w pewnego rodzaju gry komputerowe. Dziękuję Ci za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam Cię gorąco do komentowania pod filmem. Jeśli Ci się podobało, kliknij łapkę w górę. Jak masz jakieś pytania, zapraszam Cię do pisania w komentarzach. I do zobaczenia w kolejnych testach.